Witajcie rodacy. Jak widzieliście, dzisiaj mamy sprzęt do zadań specjalnych. Kamerę Chronos 1.4 mogącą nagrywać w zwolnionym tempie. Przyjrzyjmy się jej bliżej. Tak wygląda karton, jak dostaniemy rejestrator od kuriera. Urządzenie jest w nim bardzo dobrze zabezpieczone na czas transportu przez mocną piankę. W środku otrzymaliśmy standardowy laptopowy zasilacz o napięciu 19V. Są dwie naklejki producenta. Jest 32GB karta SD, natomiast ja polecam trochę większy i szybszy nośnik jak dysk SSD. Jak domówiłem, ekstra długi przewód z przyciskiem włączającym nagrywanie, jako że wolę z bezpiecznej odległości obsługiwać kamerę. Do koszyka możecie dodać jeszcze obiektyw komputer z możliwością przybliżenia o ogniskowej od 17,5 do 75 mm i maksymalnym otworem przesłony f1.2, więc jest to obiektyw całkiem jasny. Jego mocowanie to CS mount, a kamera z dołączonym adapterem obsługuje jeszcze C. Tak wygląda kamera od razu po wyjęciu. Wykonana jest bardzo solidnie, jako że obudowa jest metalowa, a dokładne wymiary i wagę wyświetlam Wam na ekranie. Spasowanie całości jest wzorowe, a designersko, no cóż, już widać, że została stworzona w 2016 roku. Patrząc od spodu mamy naklejkę z informacjami o modelu, a po środku standardowy gwint 1/4 cala do mocowania chociażby na statyw. Z lewej strony klapka, pod którą ukrył się akumulator Nikona NL4A i na nim maksymalnie kamera podziała około godziny. Z prawej strony mamy kolejne gwinty, by dorzucić sobie chociażby bardziej ergonomiczną rączkę. A patrząc od góry, mamy dwa przyciski funkcyjne, jest miejsce na kartę microSD i to na nią mogą być zapisywane nagrania, a po środku kolejne gwinty i ja tam zamierzam umieścić swoją rączkę od Small Riga. Z przodu mamy najważniejsze, czyli pod mocowaniem obiektywu jest matryca w formacie 2/3, a kawałek wyżej wiatraczek i generalnie niemal wszędzie mamy wloty do odpowiedniej cyrkulacji powietrza. Zastosowano tu elektroniczną migawkę od 1 milionowej do 1 sekundy, a zakres dynamiczny to 10,3 z 12-bitową głębią. Oczywiście te parametry są tak naprawdę bez znaczenia, jeżeli generowany obraz jest słaby, ale o nim później. To po lewej stronie mamy centrum wejść dla słuchawek, mikrofonu, HDMI, SATA, dla wyzwalacza, ethernetowe czy dla zasilania. Mamy tu zatem wszystko, czego potrzebujemy w tej kompaktowej kamerze i tak naprawdę bez statywu możemy nią operować dzięki całkiem wygodnej rączce i specjalnemu wyprofilowaniu pod dłoń. Z tyłu mamy dotykowy ekran o rozdzielczości 800x480 i jak widzicie kamera ma kilka opcji głównych. Najważniejsze z nich chyba to focus peaking z możliwością wybrania koloru, są zebry, czy możliwość włączenia nagrywania równoległego w 60 klatkach na sekundę jak normalna kamera. Są ustawienia pamięci, czy sformatujemy nośniki bezpośrednio przez menu. Chronosa możemy podpiąć przewodem Ethernet do internetu, no i wtedy ta zakładka będzie Wam potrzebna. Są informacje o tym, jaki mamy soft czy temperaturę sensora i podziękowania dla wszystkich, którzy wsparli kampanię Kickstartera, bo to dzięki nim tak naprawdę jest ta kamera. Jeżeli natomiast często zostawiacie sprzęt, to polecam nadać hasło serwisowe. Z minusów muszę zaznaczyć, że nie można zaznaczyć innej strefy czasowej, bo ta tu, co jest wyświetlana, jest niepoprawna. Tyle z generalnych funkcji, a są jeszcze ustawienia nagrywania. Tu oczywiście główną funkcją jest możliwość nagrywania w HD i 1000 klatkach na sekundę, ale jest możliwość obniżenia rozdzielczości, przy czym zyskamy jeszcze większy klatkaż, nawet do 40 tysięcy. Chronos ma bardzo duże zapotrzebowanie na światło, dlatego możemy podbić ISO analogowo albo cyfrowo, natomiast bardzo ostrożnie z tymi opcjami, bo szumy mogą być widoczne. Po każdej zmianie ustawień koniecznie kliknijcie na kalibrację czerni. Zajmuje to dosłownie 5 sekund, a macie pewność, że obraz będzie możliwie jak najlepszy. Oczywiście wtedy musicie mieć w całości zakryty obiektyw. Teraz nie zostaje nam nic innego jak wcisnąć rekord albo na ekranie, albo u góry czerwonym przyciskiem. Ok, akcja się zadziała, wciskamy play. Teraz musimy odszukać suwakiem albo metalowym pokrętłem to, co nas interesuje. W miejscu początkowej akcji klikamy Mark Start, a potem Mark End. Klikając Settings mamy do wyboru kilka opcji. Po pierwsze, czy chcemy zapisać wideo w kodeku X264, czy może w RAWie. Tutaj też wybierzemy klatkaż czy bitrate, nic zatem skomplikowanego. Ostatecznie wciskamy Save i musimy odczekać chwilę, aby całość się zapisała na naszej karcie SD bądź dysku SSD.
Poużytkowałem Chronosa 1.4 w wielu miejscach i muszę powiedzieć, że jest to ekstremalnie prosty sprzęt, jednak dający multum możliwości. Ekran o jasności 1000 nitów daje radę nawet w pełnym słońcu, a soft nigdy się nie zawiesił i zawsze działa poprawnie. Wykonana jest bardzo porządnie. Tu ta aluminiowa rama jest naprawdę mocna i nawet jak kamera nam spadła ze statywu, to nadal działa idealnie. Gdziekolwiek byście ją zabrali, robi show, a każdy, kto spoglądał na materiały w zwolnionym tempie, był pod wrażeniem, jak wygląda świat w slow motion. A co z wadami? Szkoda, że nie ma adapterów na popularne obiektywy, np. e-mount, i doceniłbym możliwość najpierw nagrania, a potem wybrania jakości czy ilości klatek na sekundę. To jednak ma dużo droższa konkurencja. No właśnie, a co z ceną? Za podstawowy model z 8 GB RAM musicie zapłacić 4500 dolarów, czyli około 20 tysięcy złotych. Jest to zatem najtańsza kamera na rynku mogąca nagrywać w HD, czyli 1270x768 i 1500 klatkach na sekundę. Nada się nie tylko do zabawy, jak widzicie w tym materiale, ale również i do przemysłu, analizy ruchu ciała, czy to ludzi bądź zwierząt, do balistyki czy reklam produktów. Zastosowań jest co niemiara i jedynie nasza wyobraźnia nas tu ogranicza. Szukając zatem takiego sprzętu, koniecznie zastanówcie się nad Chronosem 1.4. No i cóż, tym oto optymistycznym akcentem zakończymy program. Dzięki serdeczne za uwagę, trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć.